Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Przyjdźmy się nad dzielną przez święto. Mogę Panu Bogu podziękować za miniony tydzień. Poprosić go o błogosławieństwo na cały następny tydzień, ale także dzieci przyszły prosić o błogosławieństwo na cały rok, żeby Pan Bóg poświęcił ich pracę, przybory szkolne, tornistry, książki. Dlatego też otwórzmy nasze serca, umysły, aby tą przeświętą przeżyć jak najlepiej, bo to jest niezwykłe wydarzenie, które już się nie powtórzy. Ta sama niedziela. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za najpierw poświęcimy ciało się Matki Bożej, średniej czy narodzenia się czy Majestatu i pobłogosławimy siatką, później następnie pobłogosławimy tuż i przybory szkolne tornistry, tego może wszystko podejmować, bardziej kliniki, stamacie szkolne, aby to wszystko ładnie poświęcić, otwierać się to na ojcie, żeby woda święcona mogła wszędzie doleć. Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona spadły w ziemię, obumierają, aby wydać plon, które dają radość siewcy i chleb płodnemu. Prosimy Cię, błogosław, bycia na nas zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzą, suszą i wszelką szkodą, a siebie użyciem rosną z nieba, aby rośliny z nich wyrosły, wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy na przykłady Najświętszej Marii Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła je owocnie w sercu, przynosi mi plon odwrotny przez naszą trwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy przez Chrystusa Pana naszego. Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego przychodzimy do Kościoła, aby podziękować Bogu za zdrowie, szczęśliwie przeżyte wakacje, za słońce i czyste powietrze, za wodę i za cały piękny świat, który dla nas stworzył. Przychodzimy także prosić o moc i światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli, katechetów i dla dzieci. Wierzymy, że tylko dzięki temu światu możemy poznawać prawdę o Bogu, świecie, o nas samych. Dzieci się przynoszą do listy, a w niej książki też szybko przyzwolę Jezusa, aby pobłogosławiły narzędzia naszej pracy, poznały nasze zdolności i zachowały nas i prowadził nas do świętości. Ale to się wpakował, już nie rozmawia. Rozpoczynając ten rok szkolny, skierujmy do Boga naszą prośbę, aby obdarzył nas mocą Ducha Świętego i będziemy wołać, prowadź nas Panie mocą swego Ducha. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na ziemi, aby wszystkich ludzi prowadził do prawdy i zbawienia. Prowadź nas Panie mocą swego Ducha. Módlmy się za wychowawców, nauczycieli, katechetów, aby słowem i przykładem uczyli dzieci miłości Boga i prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Módlmy się za dzieci naszej parafii, aby Duch Święty otwierał ich serca i umysły na przyjęcie tajemnic Ewangelii. Prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Módlmy się za młodzież, aby przez sumienną naukę i pracę nad sobą przygotowywała się do czekających ją zadań w Kościele i w Ojczyźnie. Prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy wierni się za Chrystusem naszą drogą, prawdą i życie. Prowadź nas, Panie, mocą swego Ducha. Boże Ojcze Wszechmogący, źródło życia i mądrości, Ty przez Wszechświęty uczyniłeś te dzieci swoimi przybranymi dziećmi i żywymi członkami Kościoła Twojego Syna. Wejdź na zgromadzone tutaj dzieci, które na początku nowego roku nauki i pracy błagają o Twoje błogosławieństwo. Oświecaj ich umysły i rozpalaj serca ogniem Ducha Świętego, aby chętnie poznawały prawdę, na wzór Twojego Syna wzrastały w mądrości i łasce i razem z nami wszystkimi uczyły się wielkich Ciebie w społeczności Kościoła.